Okej, moi kochani, godzina 10 wybiła powiedzmy parę sekund temu. Witam was bardzo serdecznie w Berei. Więc witam wszystkich Berejczyków, którzy są gotowi, aby dzisiaj badać pisma i sprawdzać, jak się sprawy mają. Witam was na kolejnej odsłonie, w zasadzie na drugiej części, czy w drugim semestrze, na drugim semestrze wykładów z Ewangelii Mateusza. Jest to praktyczny wykład właśnie z tej Ewangelii, część w zasadzie całego cyklu właśnie praktycznego wykładu Pism Nowego Testamentu, w ramach którego w tym roku zastanawiamy się, w jaki sposób Ewangelia Mateusza może przez nas zostać zastosowana w naszym życiu w takim właśnie wymiarze praktycznym. Czyli zastanawiamy się, do czego autor tejże Ewangelii, tej księgi stara się nas przekonać, do czego nas wzywa. No i żebyśmy też po prostu wiedzieli, jak tą księgę, to co czytamy, żeby nie było to dla nas wyłącznie jakimś pustym tekstem, czy tekstem, w którym istnieje, pojawiają się jakieś informacje dla nas kluczone, ale żeby faktycznie ten tekst miał wpływ na nasze codzienne chrześcijańskie życie. Więc niejako ta Ewangelia pokazuje nam kierunek, tak? Kierunek niczym kompas, właśnie w jaką stronę, w jakim kierunku, czy jaką drogą powinniśmy się udać jako właśnie uczniowie Jezusa, uczniowie Chrystusa, jako chrześcijanie. To, co już od samego początku jakby robimy, to omawiamy sobie tą księgę z pewnej określonej perspektywy badawczej, czy analizujemy ją w pewien określony sposób, z pewnej określonej perspektywy, którą sobie tutaj określiliśmy mianem hebrajskiej retoryki biblijnej, czyli innymi słowy analizujemy sobie Ewangelię Mateusza pod kątem jej kompozycji. Czyli śledzimy przede wszystkim to, co jest bardzo charakterystyczne dla hebrajskiej retoryki, czyli sposobu w tamtej kulturze, sposobu formułowania myśli, komponowania treści. No i właśnie taką cechą charakterystyczną są właśnie tak zwane paralelizmy, czyli powtórzenia tematyczne, powtórzenia myśli. I my sobie po prostu w ramach naszych spotkań próbujemy właśnie te powtórzenia tematyczne, jak pewne tematy funkcjonują w poszczególnych fragmentach, i żeby zobaczyć, jak fragmenty, które jakby mówią o tym samym, tak, o tym samym temacie, jak one później wzajemnie ze sobą też rozmawiają, więc pomaga nam to oczywiście z jednej strony zrozumieć fragmenty między sobą, tak, te fragmenty się gdzieś tam uzupełniają treściowo, ale ponadto przez to, że sobie ukazujemy, jak wygląda tak zwany kształt czy kompozycja tej księgi, jesteśmy też w stanie pokazać w sposób bardziej precyzyjny, na co autor stara się kłaść nacisk, tak? Czyli patrzymy sobie, gdzie pojawiają się te elementy akcentowane całej księgi. Od samego początku też próbuję was przekonać do tego, że cała Ewangelia Mateusza zasadniczo składa się z pięciu takich głównych części, które ułożone są właśnie w taki charakterystyczny sposób, charakterystyczny dla tych kompozycji hebrajskich, w strukturę koncentryczną, tak? Czyli pierwsza część Ewangelii odpowiada jakby treściowo, tematycznie ostatniej, druga przedostatniej, no i gdzieś tam wszystko się zbiega w jakimś środku, czyli tej sekcji C, jak tutaj widzimy, którą w zasadzie dzisiaj właśnie sobie będziemy też omawiać. I oprócz tego, że Ewangelia ma jakąś taką właśnie ogólną budowę, to później, jak zobaczyliśmy sobie, to tak na dobrą sprawę, każda z tych sekcji ma swój określony porządek, wynikający właśnie z tych zasad tej retoryki hebrajskiej. Więc ta kompozycja całościowo wyglądała w ten sposób. W trakcie pierwszego semestru udało nam się zasadniczo omówić sekcję A oraz sekcję B. Tak jak mówiłem przed momentem, dzisiaj będziemy sobie przechodzić do sekcji C.
Ostatnio kończyliśmy sekcję B. Omawialiśmy sobie takie dwie cząstki, mianowicie odrzucenie autorytetu Jezusa przez pokolenie, czyli niejako ten całą część, której Jezus właśnie ocenia to, w jaki sposób naród, do którego przyszedł, pokolenie narodu, do którego przyszedł, właśnie odpowiedziało na jego zwiastowanie Ewangelii, zwiastowanie do nawoływanie do nawrócenia. No i Jezus właśnie określił to raczej jako odrzucenie jego autorytetu, odrzucenie jego przesłania przez większość pokolenia. No i drugim fragmentem, który omawialiśmy ostatnio, to było nauczanie w przypowieściach, nauczanie nad jeziorem w postaci właśnie przypowieści. Więc tak pokrótce tylko chciałbym przypomnieć, co myśmy mieli w ramach tych dwóch cząstek, dla przypomnienia po prostu, na co autor zwracał nam uwagę ostatnio. Więc cała ta sekwencja B miała układ też koncentryczny, więc wszystko gdzieś tam zmierzało do jakiegoś centrum. Może jedynie sobie omówimy jakby znaczenie poszczególnych warstw. Tak? Więc po jednej stronie mieliśmy właśnie Jana Chrzciciela, który siedzi w więzieniu, zadaje pytanie Jezusowi, czy jest tym, który miał przyjść, czy mają oczekiwać innego, ale też później Jezus mówi o właśnie odpowiedzi pokolenia, tak, że właśnie nie uwierzyli, że odrzucili zarówno Jana, jak i Jezusa, ale jednocześnie, pomimo tego, że mówi o odrzuceniu przez pokolenie, jednocześnie wskazuje na to, że jednak pewni przyjęli. Maluczkim, jak określa, zostało to objawione, kim jest syn, kim jest ojciec. Więc dane jest im poznać właśnie Boga poprzez ich też postawę. A po drugiej stronie mieliśmy zapowiedź konsekwencji odrzucenia Jezusa przez pokolenie, więc tam już Jezus właśnie mówił jasno, że go odrzucili i w związku z tym no przyjdzie konsekwencja w postaci sądu. Ale też Jezus właśnie tutaj mówi o prawdziwej rodzinie, tak? Mówi, kto jest jego bratem, siostrą. No i te dwa fragmenty tworzyły nam warstwę pierwszą. Więc z jednej strony Jezus mówił o negatywnej ocenie pokolenia, do którego przyszedł, a z drugiej strony właśnie ukazał szczególną pozycję uczniów, jako będący właśnie w bliskiej relacji względem ojca i syna. Czyli jedni odrzucili, ale ci, którzy przyjęli, właśnie są w pewnej określonej szczególnej pozycji. Druga warstwa, z jednej strony mieliśmy wezwanie do utrudzonych, czyli ten słynny fragment, kto jest, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a w drugim fragmencie fragment o słudze pańskim, jako o tym, który właśnie przychodzi, aby podźwignąć to, co złamane, to, co słabe. I właśnie jest tym, który nie krzyczy, więc ten, od którego możemy się uczyć właśnie pewnej cichości, i on jest tym, który się podoba właśnie Jahwe, tak? Jest tym, w którym Jahwe ma upodobanie. Więc Jezus jako cichy i pokorny sługa Jahwe, który ukazuje sprawiedliwość narodom oraz wzywa właśnie do naśladowania swojej postawy. Przyjdźcie do mnie, ale też uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, ponieważ właśnie ta postawa podoba się Bogu. W kolejnej warstwie mieliśmy dwa fragmenty, które dotyczyły pewnych kontrowersji związanych z szabatem, co można w ten szabat robić, czego nie wolno. I Jezus wskazał na brak zrozumienia przez faryzeuszów tego, czego właśnie oczekuje od nich Bóg, w ogóle w kontekście pewnej sprawiedliwości, ale również w kontekście przestrzegania szabatu. I ukazał jakby nadrzędną wartość miłosierdzia względem drugiego człowieka, ponad pewne przepisy takie rytualne, ponad przepisy, bo tam mówił o ofiarach, tak, o kwestiach związanych ze służbą świątynną, i pokazywał właśnie, że Bogu przede wszystkim zależy na postawie naszego serca względem drugiego, która wyraża się później w postawach zewnętrznych, czy w miłosierdziu względem drugiego człowieka. Natomiast w samym środku mieliśmy taką
sentencję, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu, i tutaj sobie omawialiśmy, co to może znaczyć. Więc wskazałem, że Jezus jest ukazany jako ten Syn Człowieczy, jako nowy Adam, który przychodzi, aby jakby odnowić to, co stary Adam utracił. Tak? Czyli o ile w starym Adamie przyszło cierpienie, trudy, to Chrystus jest tym, który jest nowym Adamem, który przynosi prawdziwe odpocznienie. Czyli przynosi właśnie to, co pierwszy Adam, przez pierwszego Adama jako ludzie utraciliśmy. No i pokazuje właśnie sposób praktyczny, więc niejako ta cała część jest pewnym komentarzem do tego stwierdzenia, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Pokazuje, czym jest prawdziwe odpocznienie, jakie odpocznienie właśnie też daje swojemu ludowi Bóg. I właśnie, że to odpocznienie, ta rzeczywistość Królestwa Bożego, tej społeczności z Bogiem, właśnie więc również to prawdziwe odpocznienie przychodzi w jego osobie. I na tym się skupiała cała ta sekwencja B1. No i omówiliśmy sobie, tak jak powiedziałem, tą kwestię Syna Człowieczego, więc ja tam pokazywałem, że Jezus jest właśnie tym, którego sferą władzy jest również szabat. To jest określenie Syn Człowieczy, oczywiście dotyczy zapowiedzi z Księgi Daniela, czyli tej postaci eschatologicznej, który przychodzi właśnie od Boga, aby zaprowadzić pewien porządek, tak? Porządek Królestwa Bożego na ziemi. No i właśnie sferą jego władzy jest również szabat. I Jezus w zasadzie na samym początku swojej misji, wchodząc do synagogi, cytuję właśnie fragment z Księgi Izajasza 61, tam wersety 1-2a, który między innymi mówi o ogłoszeniu roku łaski Pana, który był jakby związany bezpośrednio właśnie z tą ideą odpocznienia. Tak? Wskazywaliśmy sobie, że dla Żydów to odpocznienie, szabat, nie tylko dotyczył tej idei siódmego dnia, ale siódmego roku, później liczono siódemki, siódemek lat, tak? I ostatecznie gdzieś tam kulminacją tego wszystkiego był rok jubileuszowy, rok łaski. I Chrystus właśnie jest tym, który jako nowy Adam przychodzi, aby ogłosić rok łaski Pana. Więc to mówiliśmy sobie o znaczeniu tego szabatu i o znaczeniu w związku z tym całego jakby tego, tej całej sekwencji B1. I więc właśnie on jest tym, który jest Panem szabatu, Panem odpocznienia. Okej. I drugą sekwencję, którą omawialiśmy ostatnio, czyli właśnie nauczanie w przypowieściach nad jeziorem, więc ona też miała taką strukturę koncentryczną, zbiegającą się ku środkowi, więc wskazywałem na to, że pierwsze jakby fragmenty i ostatnie mają formy klamry, tak? Czyli wskazują na rozpoczęcie i zakończenie nauczania. Natomiast już kolejna, to już jest pewne określone przesłanie, czyli mieliśmy tam fragment o czterech glebach, a na końcu pytanie do uczniów odnośnie ich zrozumienia oraz sentencja o skarbcu, że każdy uczony w piśmie, który staje się uczniem Królestwa Bożego, wydobywa ze swego skarbca z rzeczy stare i nowe. Tak? I pokazaliśmy sobie, że to jest mocno właśnie powiązane z tą ideą wydania właśnie owocu, że nie tylko rozumiemy, tak? I przechowujemy to w naszym skarbcu, w naszym sercu, ale wydobywamy nasze zrozumienie, czy Słowo Boże z naszego serca i stosujemy je w naszym życiu. Więc cała ta warstwa niejako skupiała się na tym, jak że Jezus mówi nam o potrzebie właściwej odpowiedzi na zwiastowane Słowo. Tak? Obraz tego sianego ziarna. Natomiast odpowiedzią z naszej strony powinno być zrozumienie tego, co jest głoszone, ale ostatecznie również wydanie owoca, więc zastosowanie tego w naszym życiu, tak? Wydanie owocu sprawiedliwości, który jest owocem właśnie siania słowa, czy skutkiem siania słowa Bożego. Ok, trzecia warstwa. Tutaj mieliśmy przypowieść o pszenicy i konkolu z jednej strony, drugiej strony mieliśmy przypowieść o połowie ryb. I tu w tych przypowieściach po prostu Jezus mówi, że w zasadzie do końca świata dwie grupy ludzi będą żyły obok siebie, sprawiedliwi i bezprawi, tak? Natomiast na końcu wieku zostaną oni oddzieleni od siebie,
W zasadzie te dwie przypowieści były bardzo podobne, jedynie używały właśnie dwóch różnych obrazów, ale dwa mówiły o oddzieleniu sprawiedliwych od bezbożnych na końcu wieku, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Kolejna warstwa to były przypowieści o ziarnie gorczycznym i kwasie, a po drugiej stronie przypowieści o skarbie i perle. I tutaj Jezus mówił coś takiego, że Królestwo Boże ma wielką wartość i warto jest oddać wszystko tak z tego, co mamy właśnie dla Królestwa. Ale z drugiej strony jest czymś, co się wydaje na początku niewielkim, czymś znikomym, coś, co teoretycznie nie ma wielkiej wartości, tak? Czymś, tak jak powiedziałem, niepozornym, ale coś, co ma ogromny potencjał i ostatecznie będzie czymś, rozrośnie się do wielkich rozmiarów, tak? Więc Królestwo Boże zaczyna się niepozornie, ale będzie czymś, jest czymś wielkim ostatecznie. Dlatego warto jest zobaczyć tego, wartość właśnie tego Królestwa i oddać dla niego wszystko. W kolejnej warstwie Jezus objawił czy wskazał na to, że mówi w przypowieściach, aby objawić, czy był zacytowany, może inaczej, był zacytowany fragment z proroków, który wskazywał właśnie, że Mesjasz będzie przez przypowieści objawiał tajemnicę Królestwa. Natomiast w fragmencie odpowiadającym Jezus wzywa z kolei właśnie do zrozumienia swoich przypowieści ludzi, którzy go słuchają. Natomiast w samym centrum mamy prośbę uczniów o wyłożenie przypowieści o konkolu i w samym centrum, w tym drugim fragmencie Jezus właśnie wykłada tą przypowieść i cała ona niejako zmierza do tego, aby ukazać właśnie, że na końcu wieku nieprawi zostaną wyrzuceni czy potępieni, natomiast zapowiada ostateczne wywyższenie sprawiedliwych w Królestwie Bożym. Jeżeli pamiętamy, to też wskazywałem na to, że ten język, którego Jezus tam używa właśnie w tej przypowieści, czy w tłumaczeniu właśnie tej przypowieści, że sprawiedliwi zajaśnieją w Królestwie, to jest to ewidentne nawiązanie do Księgi Daniela, w którym Daniel też otrzymuje taką informację, że roztropni właśnie zajaśnieją jak gwiazdy na niebie, więc idea tej roztropności, zrozumienia jest dosyć mocno akcentowana tutaj, chociażby właśnie w tych glebach o nauczenie w przypowieściach. No i też Jezus mówi w kazaniu na górze, więc jakby w ogóle w takim bloczku odpowiadającym temu całemu bloczkowi tutaj, czyli w kazaniu na górze, mówi, że człowiekiem roztropnym jest ten, kto nie tylko słucha słowa, ale właśnie również buduje na nim swoje życie. Tak? Jest tym, który buduje na skalę, czyli nie tylko słucha, ale również wypełnia słowo w swoim życiu. Więc tutaj jakby ta cała mowa zmierza również do ukazania przyszłego wywyższenia tych, którzy zabiegają o sprawiedliwość w swoim życiu, którzy szukają sprawiedliwości Królestwa i żyją po prostu tą sprawiedliwością właśnie w swoim życiu. Więc zrobiliśmy sekcję A, ostatnio skończyliśmy sekcję B, więc chciałbym jeszcze tak podsumować, może nie tyle podsumować, ale też przypomnieć, na co zwracała nam uwagę. Skończyliśmy w zasadzie semestr, więc warto by było podsumować ten cały semestr, co zrobiliśmy i do czego nas te duże części, tak, ta sekcja A i sekcja B wzywały, na co nam ewangelista do tej pory zwracał szczególną uwagę. Więc dla przypomnienia, sekcja A, ta pierwsza, tak, ten, można powiedzieć, ten prolog wskazujący na te początki życia, początki służby Pana Jezusa. Z jednej strony w tej warstwie pierwszej ukazywały nam taką, poprzez na różne sposoby, ale ukazywały nam pewną taką prawdę, że w Chrystusie Boży plan zbawienia się wypełnia.
że w Chrystusie przychodzi nowy eksodus, nowe wybawienie od grzechów, a zatem jesteśmy niejako wezwani do tego, aby opuścić nasz Egipt i wyruszyć Chrystusem z Nim w drogę. Tak? Więc idea, że jest jakiś nowy eksodus, tak? Czyli wybawienie, wybawienie od Egiptu. Natomiast właśnie sekwencja B i B1 wzywała nas do upamiętania i pójścia za Jezusem właśnie w obliczu nadejścia Królestwa Bożego. Więc mieliśmy te fragmenty o Janie Chrzcicielu, który mówił o prostowaniu drogi dla drogi pańskiej, tak, prostowaniu ścieżek poprzez odwrócenie się od grzechu. Ale z drugiej strony w tej sekwencji B2 Jezus jest tym, który właśnie przychodzi i wzywa innych już nie tylko do odwrócenia się od starego, ale obrania pewnej nowej drogi i pójścia za Nim. Więc niejako ta sekwencja A, czyli te pierwsze cztery rozdziały, stawiały nam akcent właśnie na praktykę, tak? Na nawrócenie. Odwróćcie się od starego i pójdźcie za Jezusem na wzór uczniów, którzy właśnie zostawili wszystko i poszli za Nim. Natomiast sekcja B, którą skończyliśmy ostatnio, ona z kolei przedstawiała nam warstwie pierwszej, czyli sekwencja A, przypominam, kazanie na górze, sekwencja A1, nauczanie w przypowieściach. I ta warstwa pierwsza, czyli te dwa fragmenty niejako pokazywały nam, czy wzywały nas właśnie do poszukiwania w naszym życiu oraz wypełnieniu w naszym życiu sprawiedliwości Królestwa Bożego. Ale też w trakcie, czy w ramach tych sekwencji Jezus ukazywał nam w ogóle, czym ta sprawiedliwość Królestwa jest. Czyli czym się powinien charakteryzować człowiek, który podoba się Bogu. Więc Jezus z jednej strony jest tym, który wzywa innych do naśladowania, więc pokazuje swoim własnym przykładem, jak wygląda droga sprawiedliwego, jak wygląda droga sprawiedliwości, ale również o tej sprawiedliwości naucza, o charakterze tej sprawiedliwości. Więc z jednej strony mamy w takim głównym akcencie właśnie wezwanie do szukania tej sprawiedliwości i sprawiedliwości Królestwa, a po drugiej stronie mamy zapowiedź wywyższenia sprawiedliwości w Królestwie, czyli tych, którzy tą sprawiedliwością żyli, którzy jej szukali, ostatecznie mają też obietnicę, że zostaną w Królestwie Bożym wywyższeni. Oczywiście tam ta idea też się pojawia, tak? Jezus mówi, błogosławieni, którzy są tacy i tacy, albowiem do nich należy Królestwo Boże na przykład. Tak? Więc ta idea one pojawiają się tu i tu, natomiast akcenty, tak? To jest wezwanie do szukania sprawiedliwości i ci, którzy tą sprawiedliwością żyją, ostatecznie mają obietnicę wywyższenia w Królestwie Ojca. Warstwa druga z kolei to były fragmenty, które ukazywały nam, fragmenty o charakterze narracyjnym, które z jednej strony ukazywały nam autorytet Chrystusa poprzez różnego rodzaju czyny, różnego rodzaju cuda, które miał w ramach swojej misji czynić. Natomiast sekwencja B1 właśnie to jest to odrzucenie, czy ocena negatywna pokolenia, które odrzuciło autorytet Chrystusa i jego zwiastowanie. Więc prezentacja autorytetu, ale też prezentacja Jezusa jako Syna Bożego, przynoszącego właśnie te prawdziwe odpoczynienie, o którym już sobie dzisiaj mówiliśmy, przypominaliśmy sobie, ale też odrzucenie Jezusa przez pokolenia oraz szczególna właśnie pozycja tych, którzy poszli za Nim, którzy Go przyjęli, którym zostało dane właśnie stać się Jego uczniami, którzy są Jego braćmi, siostrami, czyli mają dzięki Niemu właśnie Ojca w niebie. No i sekwencja C, czyli mowa misyjna, w trakcie której w ramach tej sekwencji Jezus jest tym, który przekazuje misję swoim uczniom, bo ile wszystko, co jest wcześniej, to właśnie Jezus jest tym, który naucza i zwiastuje Ewangelię, Jezus jest tym, który czyni pewne, zwiastuje właśnie również poprzez znaki i cuda. Natomiast w sekwencji C Jezus jest tym, który przekazuje pałeczkę niejako
również innym, swoim uczniom i wysyła ich na, wysyła ich właśnie w drogę na zwiastowanie Ewangelii. Zapowiada im w tej drodze, że nie wszystko będzie szło gładko, tak, ale właśnie doświadczą w zasadzie tego, co on już doświadczał, doświadczał właśnie odrzucenia. Więc oni również doświadczą odrzucenia, doświadczą prześladowań na wzór swojego Pana, ale wzywa ich właśnie w tym wszystkim do śmiałego zwiastowania Ewangelii. A zatem znowu sekcja B stawia nam akcent gdzie? Właśnie na pewną znowu praktykę, tak? Też słowa, które są też użyte w stosunku do mowy misyjnej, to one tam wskazują, że to jest coś, co Jezus wymaga od swoich uczniów, od swojego Kościoła, aby czynił. To nie jest opcja, ale coś, czym Kościół powinien się zająć i czemu względem czego Kościół powinien być wierny. Więc znowu akcent właśnie na praktykę, na misję. Czyńcie to, co do was należy. Więc w sekcji pierwszej akcent był na nawrócenie, ale sekcja B już wskazuje nam właśnie na zadanie, tak, na zadanie uczniów, czyli tych, którzy są wysłani w drogę na zwiastowanie Ewangelii. Okej, więc mamy za sobą sekcję B i dzisiaj będziemy, to jest nasz plan na dziś, 4 rozdziały, w zasadzie jeszcze zahaczymy troszeczkę o rozdział 13, o końcówkę rozdziału 13, ale postaramy się dzisiaj zrobić właśnie tą centralną sekcję, a więc biorąc pod uwagę właśnie pewne założenia hebrajskiej retoryki biblijnej, sekcję, która w ujęciu Mateusza, czy w naszym ujęciu jest tą najważniejszą, na którą właśnie szczególny akcent kładzie nacisk właśnie autor. Więc chciałbym, żebyśmy sobie to teraz do tego zerknęli w takim razie, co tutaj się będzie działo, tak? Ogólnie nazwałem tą sekcję C to jako prezentację, zasadniczo najważniejszą ideą tu jest prezentacja dwóch dróg. Drogi życia oraz drogi prowadzącej do zatracenia, do śmierci, do klęski, byśmy tak też mogli powiedzieć. Więc mamy w ramach tego również wezwanie do uczniostwa i ufności względem Chrystusa w kontekście ujawnienia uczniom jego tożsamości. Chodzi tu o tożsamość jako Mesjasza i Syna Bożego, ale również charakteru jego misji. Po co przyszedł, jaką drogą tak naprawdę on idzie. Ale zostają oni wezwani właśnie do wiary, do ufności względem niego w kontekście tego, kim jest, ale również tego, jaką drogą idzie. Cała sekcja C znów ma budowę podobną do tych, z którymi się już spotkaliśmy, tak, koncentryczną, płaską, z dwoma elementami w środku. Przy czym chciałbym zaznaczyć taką rzecz, jak będziemy sobie to omawiać, że sekwencje zewnętrzne, pierwsza i druga, czyli sekwencja AA1 i sekwencja BB1, one to są stosunkowo proste, krótkie fragmenty. Natomiast sekwencja C i C1 to są już takie jednostki bardziej złożone, więc ja bym chciał może rozrysować wam, jak to będzie wyglądać, żebyśmy po prostu mieli lepsze pojęcie tego, gdzie w danym momencie jesteśmy, tak? Więc tak jak powiedziałem, dwie pierwsze jednostki będą krótkimi fragmentami, natomiast później będziemy mieli taki układ bardziej złożony, również koncentryczny, ale właśnie on będzie częścią jakby tej całości tutaj. I jemu będzie odpowiadał znów taki układzik, taka struktura koncentryczna razem z jednym elementem w środku, tak? Czyli elementami akcentowanymi będzie to, co jest w środku tutaj i to, co jest. Więc będziemy sobie się zastanawiać, jak te fragmenty ze sobą tutaj rozmawiają, tak? Co nam autor przez te fragmenty, szczególnie te środkowe, mówi. No i później będziemy mieć znowu dwa fragmenty końcowe
bardzo, bardzo takie znowu o prostej budowie. Okej, okay, więc mam nadzieję, że mniej więcej się połapiemy, gdzie jesteśmy. Teraz chciałbym powiedzieć, co mniej więcej właśnie w ramach poszczególnych sekwencji się będzie nam pojawiało. Pierwsza sekwencja to będzie odrzucenie Jezusa w Nazarecie. Następnie opis śmierci Jana Chrzciciela. Później właśnie będzie ten dosyć mocno rozbudowany fragment, czyli jednostka zbudowana z kilku fragmentów, ale która przede wszystkim skupia się na postawie obecnych liderów i ukazana jest ich postawa jako pewna droga właśnie prowadząca do zatracenia. Ale mamy też w tym fragmencie formację uczniów jako właśnie przyszłych liderów. Czyli z jednej strony mamy krytykę obecnych, ale Jezus jest również tym, który przygotowuje do przyszłej służby bycia liderami tej przyszłej wspólnoty, którą zakłada, którą będzie budował, będzie zapowiadał w sekwencji C1. I ta właśnie sekwencja C1 to przede wszystkim ukazanie drogi prowadzącej do życia, a tą drogą jest właśnie pójście za Chrystusem, ale również ujawnienie uczniom tożsamości Jezusa oraz charakteru Jego misji. Więc to jest właśnie ten fragment, w którym po raz pierwszy Jezus mówi o tym już bardzo bezpośrednio, jaką drogą idzie, ale też otrzymuje dodatkowe jakby potwierdzenie tego, kim jest poprzez świadectwo tak na dobrą sprawę samego Ojca. I to dwukrotnie, na dwa różne sposoby. Będziemy sobie to omawiać dokładniej za chwileczkę. Później mamy trzecią zapowiedź śmierci. Dwie pierwsze one się pojawiają właśnie w ramach tej sekwencji C1, żebyśmy się nie pojawili, że nagle jest trzecia, nigdzie nie było pierwszej i drugiej. Tu się pojawiają te dwie pierwsze, natomiast tu będziemy mieć trzecią zapowiedź śmierci Chrystusa. Natomiast na samym końcu będziemy mieć tą sytuację z pytaniem, dlaczego Jezus nie płaci podatku świątynnego, i to ta cała sytuacja ma miejsce w Kafarnaum. Okej, więc tak jak już na poprzednich naszych spotkaniach, zawsze też zaczynałem od takiego mniej więcej wskazania tego, na co powinniśmy zwrócić uwagę w ramach tej całej naszej puli różnych fragmentów, które sobie dzisiaj omawiamy. Więc znowu mamy taką część Ewangelii, która ma przede wszystkim charakter narracji, tak? Nie jest tomowa, tak? Bo tuż przed tym mieliśmy zakończenie dosyć dużej jednostki, który miał charakter mowy, czyli nauczanie w przypowieściach. I teraz bezpośrednio to, co następuje po tym mowie, to jest właśnie ten cały układ, ale który ma właśnie przede wszystkim charakter narracyjny. Z dialogami, ale przede wszystkim jest to pewna historia tego, co się dzieje w ramach misji Jezusa. To, co będzie takie najbardziej chyba charakterystyczne właśnie dla tej całej jednostki, to jest to, że ona o wiele bardziej skupia się na uczniach Jezusa niż te wcześniejsze. Uczniowie się oczywiście w nich pojawiali, natomiast w ramach tej jednostki ci uczniowie się praktycznie pojawiają w prawie każdym fragmencie i wręcz są adresatami większości słów Jezusa. Wcześniej też byli adresatami mów, tak? Natomiast tu jakby są bardziej w takiej bardziej roli aktywnej, tak? Nie tylko biernych słuchaczy, ale również czynią pewne określone rzeczy. Więc jest ukazane takie większe wyodrębnienie się i bliższa charakterystyka właśnie uczniów Jezusa w tych wszystkich fragmentach. Mamy liczne sytuacje, w których uczniowie są właśnie aktywni, nie pełnią wyłącznie roli słuchaczy, więc mamy nakarmienie tłumów, tak, poprzez ręce uczniów. Mamy tam opis próby egzorcyzmu, nieudaną próbę uczniów. Mamy przeprawę przez jezioro, gdzie coś tam jest jakby właśnie ta interakcja z uczniami, Piotr, który gdzieś tam z łodzi wychodzi, tak? Więc o wiele większa aktywność jest ukazana i ta interakcja między uczniami i Jezusem.
Ale właśnie uczniom w tych fragmentach jest przedstawiona czy potwierdzona tożsamość Jezusa jako, jako Mesjasza i Syna Bożego, ale też jaki jest charakter Jego, Jego misji. I właśnie czyni to względem uczniów. Mamy też przedstawienie całej tej postawy uczniów, tej postawy takiej małowierności, tych, którzy teoretycznie już powinni być dużo dalej, jako ci, którzy poszli za Jezusem i w zasadzie towarzyszyli mu cały czas, a okazuje się, że w tych miejscach, gdzie już powinni tą wiarę mieć, okazuje się, że nie są określeni jako nie mający wiary, będący małowierni. Ludzie małej wiary. Jezus zapowiada również powstanie przyszłej wspólnoty Jego uczniów właśnie w ramach tego całego bloczku naszego, czyli zapowiada powstanie Kościoła. Więc widzimy, jak to mocno skupia się wszystko na właśnie tej również na uczniach. Już nie tylko na Jezusie, ale również na Jego uczniach. Więc myślę, że nie zdziwi nas również to, że naszym fragmentem, do którego będziemy ostatecznie zmierzać, w trakcie dzisiejszego spotkania będzie fragment ten najbardziej akcentowany tutaj, który właśnie będzie wzywał do takiego radykalnego uczniostwa, jako właśnie obrania takiej drogi prowadzącej do żywota. Więc uczniowie, droga uczniostwa będą tu dzisiaj takim jednym z głównych omawianych przez nas dzisiaj tematów. Okej, więc tak tradycyjnie też wcześniej robiliśmy sobie, że parowaliśmy ze sobą fragmenty i omawialiśmy po prostu ze sobą te fragmenty paralelne, czy fragmenty zbieżne ze sobą tematycznie, więc omawialiśmy sobie je razem. Chciałbym, żebyśmy kontynuowali tą praktykę. A zatem przejdźmy sobie teraz do omówienia pierwszych dwóch fragmentów, czyli właśnie w ramach tej sekwencji A i sekwencji A1, czyli po jednej stronie odrzucenie Jezusa w Nazarecie, po drugiej stronie pytanie o podatek w Kafarnaum. Więc chciałbym, żebyśmy sobie teraz przeczytali. A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali. I mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie zna imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czy nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Po drugiej stronie, a gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli, nauczyciel wasz nie płaci dwudrach. Rzeczy Piotr, owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus mówiąc, jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł, od obcych. Na to Jezus, zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Dwa fragmenty. To są dwa nieliczne fragmenty tutaj z informacją, że Jezus przybywa do konkretnego miejsca. Z jednej strony mamy informację, że przybywa w swoje ojczyste strony, do swojej niejako ojczyzny, tak, małej ojczyzny do Galilei, wiemy z Ewangelii synoptycznych pozostałych, że jest to Nazaret. A z drugiej strony mamy, że przybywa do Kafarnaum. Tak się akurat składa, że dwa te miejsca, dwa te miasta są szczególnie bliskie właśnie, czy ukazane jako szczególnie bliskie Jezusowi w ramach Jego życia. Tak? Z jednej strony mamy właśnie miejsce, w którym się wychował, a w drugim mamy miejsce, do którego się przeniósł w ramach właśnie swojej publicznej służby. Tak? Mateusz nam to zarysował
w rozdziale czwartym, właśnie, że Jezus opuściwszy Nazaret przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum. Więc są to dwa miasta bliskie Jezusowi, ale okazuje się, że w jednym i w drugim jakieś kontrowersje się tu wokół niego pojawiły, które zostają niejako wyrażone, znaczy te wątpliwości ludzi, czy właśnie te pewne, można powiedzieć, wręcz zgorszenie nim, zostają wyrażone w pewnych określonych pytaniach. Z jednej strony mamy właśnie to pytanie, z jednej strony go znamy, tak, ale z drugiej strony naucza tak jak inny nie naucza, i skąd ta jego mądrość i skąd te jego cudowne moce, skąd on to wszystko ma. A z drugiej strony mamy pytanie odnośnie, dlaczego on nie płaci podatku na świątynię. Podatek dwudrach właśnie dotyczył podatku na świątynię. Dlaczego on czyni to, co czyni, tak? Dlaczego czyni te cuda, a tu dlaczego pewnych rzeczy nie robi? No i w obu tych fragmentach pojawia się idea właśnie synostwa, tak? Z jednej strony oni mówią, no przecież wiemy, czy on jest synem, tak? Wiemy, że jest to syn cieśli, znamy jego matkę, znamy jego rodzeństwo. Wiemy, teoretycznie wiemy, kim on jest. W drugim fragmencie Jezus, wyprzedzając właśnie pytanie Szymona Piotra, odnośnie tego, dlaczego nie płaci, zadaje mu takie pytanie. Właśnie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? No i Piotr oczywiście odpowiada, że od obcych. I Jezus kwituje to takim stwierdzeniem, a zatem synowie są wolni. Co Jezus przez to mówi? Przez takie stwierdzenie, synowie są wolni. Nie płacę podatku właśnie dlatego. Ponieważ jest właścicielem. Jest właścicielem. Możesz to rozwinąć. By sam sobie płacił podatek. Czy sobie? Ale kwestia, jak jest zbudowane pytanie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Czy od swoich synów, czy od obcych? Nie? Więc co Jezus przez te słowa mówi? Że on nie płaci, ponieważ rzeczy się mają tak. Jeżeli świątynia to właści Boga, no po prostu, no to on jako syn Boga nie musi płacić, bo jest swój. Tak. No, świątynia była nazywana domem Boga, należała do Boga. Jeżeli Bóg jest ojcem Jezusa, no to Jezus jako syn jest zwolniony z takiego podatku. Nie musi płacić podatku na świątynię. A więc Jezus wprawdzie nie odpowiada ani tu wprost, czym jest synem. Natomiast dwa te fragmenty jakby wprowadzają właśnie nam tematykę, czy temat tożsamości. Czyim on jest synem? Skąd on to ma? Dlaczego on tego nie robi? Ale wszystko wynika z tego, kim jest. Czyim jest synem? Co więcej, taka jeszcze moja sugestia, że Mateusz paruje te fragmenty ze sobą i nawet żeby... Teraz to jest kwestia problemu synoptycznego, kto od kogo, tak? Czy Marek od Mateusza, Mateusz od Marka. Powszechnie się uważa, że Mateusz od Marka niby brał tekst. Natomiast zmienił właśnie w opisie tego całego, tej całej sytuacji w Nazarecie, określenie Jezusa. Jezus u Marka jest określony, czyż nie jest to cieśla. Natomiast tutaj zmiana jest, czyż nie jest to syn cieśli. I egzegeci dosyć często po prostu nie wiedzą, skąd taka zmiana, ale wydaje się, że właśnie przez tą zmianę ewangelista jeszcze bardziej chce ukazać zależność między tymi dwoma fragmentami, ukazać właśnie tą kwestię tożsamości. Czyim synem jest Jezus? Tak? Czy jest to tylko i wyłącznie syn cieśli? Czy jednak jest to ktoś więcej, jest to Syn Boży? Więc Jezus tutaj nie odpowiada wprost, czyni pewną delikatną sugestię, aluzję właśnie, że jest Synem Bożym, który jest zwolniony z podatku świątynnego, ponieważ świątynia jest domem Jego. Tak. Więc to też są rzeczy, które można jakby zamiennie zastosować. Natomiast to jakby tłumaczy, dlaczego Mateusz poszedł właśnie tą drogą i wybrał taki wariant tekstu, nie? Czyli Syn Cieśli. Idzie dalej, bo on tutaj w tej
tej drugiej części, to kursy te czerwone ma nieszczęśliwe po prostu markery. Pomyśl, ale na jakimś innym kolorze. Inny kolorze, dobra. Zwróćcie uwagę, że tutaj po prostu jest liczba mnoga synów. A potem jest rozwinięcie i daj za mnie i za siebie. Okej, okay. I to jest też dosyć ważna uwaga, do tego też będę dzisiaj zmierzał, że właśnie w Jezusie, w zasadzie też mówiłem to od drugiego wykładu, jak omawialiśmy sobie nawet genealogię, że poprzez sformułowania, które się tam pojawiają, czyli odnośnie braci, że ktoś i jego bracia, że poprzez właśnie to sformułowanie Mateusz też wprowadza pewną sugestię tego, o czym będzie mówił w trakcie Ewangelii. Ta sugestia jakby dotyczyła właśnie tej idei braterstwa, która jest poprzez Jezusa, czy właśnie która jest w ramach wspólnoty Jego uczniów. Czyli On jest jakby tym, który jest Synem, ale ci, którzy za Nim idą, którzy Go naśladują, zostają również nazwani synami, są częścią rodziny, tak? Czyli on jest ich, Bóg jest ich ojcem, nie? Więc jakby Jezus tutaj też oczywiście mówi, że nie tylko on, ale ci, którzy również są jego, tak? Czyli w domyśle jego uczniami. Natomiast, ale wynika to jakby przede wszystkim z jego tożsamości, nie? Wraz z tym, co będzie w ramach tej całej sekcji. Tak, to uczniach jest, tak? Dokładnie. Dlatego. I tu się właśnie ten Szymon też pojawia jako uczeń, tak? No i dwa fragmenty, które właśnie wskazują na tym, że się zgorszyli, tak? Że tu się zgorszyli tym, co potrafi, tak? Że mówi wielkie rzeczy, że czyni wielkie rzeczy, a tu się zgorszyli nim, że nie płaci, ale Jezus, o ile tutaj zostawia ich w ich niewierze, tutaj postanawia jednak mimo wszystko ten podatek zapłacić jako pewną też wskazówkę, myślę, dla uczniów, tak? Że żeby nie korzystali z tej swojej wolności jako synów właśnie do gorszenia innych. Jeżeli nie ma takiej konieczności, żeby po prostu nie byli zgorszeniem, nie byli przeszkodą dla innych właśnie w poszukiwaniu czy odnalezieniu właśnie Chrystusa, odnalezieniu właściwej drogi i tej relacji z Ojcem. Więc Jezus ostatecznie mówi, no to w takim razie zapłaćmy. No i czyni to właśnie, to też taki znak wskazujący właśnie na Jego szczególną tożsamość, na to, że jest kimś jednak więcej niż człowiekiem, ponieważ wskazuje, gdzie Piotr ma iść i gdzie znajdzie coś, co też jest raczej właśnie przymiotem Bożym, tak? Taka wiedza, mądrość, gdzie coś jest. Tak? Więc dwa fragmenty wskazujące przede wszystkim, prowadzające nas do tematu omawianego właśnie bardziej szczegółowo w ramach sekcji C, czyli tożsamości Jezusa jako Syna Bożego. Ale też mamy tutaj delikatną sugestię, że Jezus zostaje odrzucony. Tak? Tutaj mamy jakby wprowadzenie, że zostaje odrzucony przez najbliższych, pośród tych, których mieszkał, pośród których żył w trakcie swojej służby. Okej. Okay. I teraz może byśmy sobie omówili, w jaki sposób właśnie te fragmenty są zbudowane, ich struktura. Więc początek właśnie mówi o tym, że początek tego pierwszego fragmentu w Nazarecie mówi, że przybył swoje ojczyste strony, a pod koniec właśnie stwierdza, że prorok nie jest pozbawiony czci, jak właśnie tylko w swojej ojczyźnie, właśnie wśród swoich. Przybywa wśród swoich, jest odrzucony przez swoich. Pojawia się dwa razy właśnie to pytanie, skąd ma tę mądrość, skąd ma to wszystko. A w środku właśnie to pytanie, czy właśnie to stwierdzenie, no przecież wiemy, no wiemy kim on jest, więc no, to stwierdzenie, że chyba wiemy jednak skąd on pochodzi. Więc kwestia tożsamości Jezusa, że wydaje im się, że wiedzą kim jest. Natomiast, więc to jest akcent w ramach tej pierwszej sekwencji. Natomiast w ramach drugiej mamy informację, że przychodzą właśnie z pytaniem, dlaczego nie płaci podatku, a po drugiej stronie Jezus jako ten, który każe zapłacić za siebie i za Piotra. Natomiast w środku mamy to pytanie Jezusa względem kogo
się płaci, tak, cło lub czynsz i w tym punkcie B1 ta sentencja, że synowie są zatem wolni, jeżeli nie płaci się, synowie obcy jedynie płacą, to synowie ci prawdziwi właśnie są zwolnieni z cła lub czynszu dawanego królowi, wasalowi i tak dalej. Okej. A więc również Bogu w tym sensie. Więc mamy znowu akcent na ideę tożsamości. Jezus delikatnie wskazuje właśnie, czyim jest synem i czyimi synami są jego uczniowie. Jezus jest Synem Bożym. Delikatna sugestia, tak? Okej, więc mamy za sobą dwa fragmenty, te krańcowe. Teraz będziemy przechodzili do dwóch kolejnych. Opisu śmierci Jana Chrzciciela i trzeciej zapowiedzi śmierci Jezusa. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim: to jest Jan Chrzciciel, on został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu: nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swej rzekła: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przeniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ona zaniosła jej matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Dwa fragmenty. Nie trudno zgadnąć, że łączy przede wszystkim śmierć, tak? Śmierć Jana Chrzciciela i zapowiedź śmierci Jezusa, ale oprócz tego mamy tą ideę wydania, tak, że uwięzienia. Jan został pojmany, zakuty w kajdany, wtrącony do więzienia i Jezus mówi, że on zostanie również wydany w ręce ludzi. Zabiją go, ale co więcej, pojawia się w obu fragmentach, co nie jest może takie oczywiste, jak czytamy fragmenty obok siebie, ale również idea wskrzeszenia pojawia się tu i tu. Ponieważ Herod, słysząc o czynach Jezusa, tak sobie myśli, że no to chyba jest Jan, który został wzbudzony z martwych. Natomiast Jezus mówi, że on właśnie zostanie trzeciego dnia wskrzeszony z martwych. Więc ta idea również się nam tu pojawia. Jan zatem zostaje sparowany tutaj z Jezusem. Jezus jest pokazany, że spotka go to samo co Jana, który został właśnie schwytany i zabity, pojmany i zabity. I ewangelista Mateusz w ramach tych fragmentów, a dokładnie fragmentu tutaj, będzie nam właśnie czynił właśnie dokładnie tę parę, ale już w ramach jednego fragmentu. Jan zostanie jakby pokazany jako ktoś, który doświadcza tego, czego doświadczy Chrystus, tak? Powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli, tak? I Syn Człowieczy ucierpi od nich. I oni zrozumieli wtedy, że mówił o Janie Chrzcicielu, więc Jan zostaje tutaj właśnie w ramach naszych fragmentów sparowany z Jezusem jako jego herold, ale który poprzedza Jezusa nie tylko zwiastowaniu Ewangelii, zwiastowaniu upamiętania pokoleniu, ale również w pojmaniu, w śmierci, ale również pogrzebie dokonanym przez uczniów. Tak? Uczniowie właśnie biorą ciało i grzebią je, tak samo jak dzieje się to z Jezusem pod koniec Ewangelii. Więc Jan Chrzciciel jako herold Jezusa, który poprzedza go również w cierpieniu i śmierci. Okej.
i odrzuceniu też. Więc przyjrzyjmy się teraz temu fragmentowi o śmierci Jana Chrzciciela. Mamy tutaj takie dwa, pierwszy i ostatni fragment, który mówi o tym, że Jan umarł, tak? Myślał Herod, że został zbudzony z martwych, natomiast jest po prostu, że ciało po prostu zostało pogrzebane. Czyli Jan po prostu umarł i tyle. Został przez uczniów pogrzebany. Jest mowa o tym, że Herod powiedział to sługom. Na dole są przytoczeni uczniowie Jana, więc słudzy, uczniowie. Ale przede wszystkim idea, że dotarła jakaś wieść do kogoś. Tak? Tutaj dotarła wieść do Heroda o Jezusie, natomiast tutaj to, co się wydarzyło z Janem, dotarło do uszu Jezusa. Mamy też informację o tym, że o Herodiadzie, tak? Herodiadzie, żonie Filipa, i że Jan mówił, że nie wolno Herodowi go mieć, tak? Że jest to grzech. Natomiast Herodiada zostaje znowu tutaj przytoczona jako ta, która, córka Herodiady, która tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi, więc jakby idea grzechu Heroda jako tego, który pożąda tego, co nie może, tak? Kobiety, która czyni niejako cudzołóstwo w swoim sercu, pożąda kobiety jakiejś. Natomiast tutaj fragmenty, werset 5 i później od 7 do 11, to są kwestie dotyczące właśnie zabicia Jana Chrzciciela, że on, Herod chciał go zabić, ale nie mógł, ponieważ bał się ludu. A tutaj kazał go ściąć, pomimo tego, że tu nie chciał. Tak, że, ale ze względu na przysięgę kazał, i przy współbiesiadników kazał jej dać. Więc tu bał się ludu, a tu bał się niejako wyjść niezbyt pozytywnie przed współbiesiadnikami, ponieważ dał przysięgę. Okej. Taka moja sugestia jeszcze dotycząca tego, w jaki sposób pewne rzeczy w tym całym opisie dotyczącym Jana Chrzciciela później wypełniają się w opisie cierpienia Jezusa. Jest taka informacja tutaj, że Jan bał się pojmać, czyli bał się zabić, nie chciał zabić Jana, inaczej, chciał go zabić, ale nie czynił tego, ponieważ, jak to jest napisane, bał się ludu. I to jest pewne, później się nam pojawia jakby echo tego, kiedy jest mowa o faryzeuszach i uczonych w piśmie, którzy chcieli pojmać i zabić Jezusa, ale bali się ludu, ponieważ lud miał go za proroka. To jest dokładnie to samo później powiedziane o Jezusie. Więc poza tym postępowanie... Aha, tu jeszcze taka informacja. W sumie to taka ciekawa jest opozycja, bo pierwszy to ten werset 5 mówi... Chciał go zabić, ale bał się ludu, więc go tak. Nie zrobił, tylko te mówią o ludzie inne, a potem zabił, bo bał się ludu. Tak, to, ale to jest ciekawe, bo jakby w Herodzie dwie postawy mają miejsce, które później się pojawiają w Ewangeliach odnośnie dwóch różnych grup. Z jednej strony mamy, zaraz to pokażę, jeszcze taka jedna rzecz, którą zauważyłem. Jeszcze postępowanie Herodiady, tak, która właśnie domagała się śmierci Jana Chrzciciela, która trochę przypomina postawę Jezebel, tak, z Księgi Królewskiej, która również starała się zemścić na odważającym się karcić zło proroku Eliaszu. A Jan, wiemy, jak będzie przedstawiony przez Jezusa właśnie jako ten Eliasz, który miał przyjść. Więc tu taka też wydaje się taki element nawiązywać właśnie do historii Starego Testamentu o Eliaszu. A Ewangelia Marka na przykład o tym samym mówi trochę inaczej, jeśli chodzi o z tego powodu Herodiada zbyła do Jana urazę i chciała go zabić, ale nie mogła, bo Herod się go bał, wiedząc, że to człowiek prawy i święty i go ochrania. Czyli tak jakby Herod nie chciał go zabić, a tu jest zakiem, to cel za gościa. A chciał go zabić. No. Może się przekonał do niego, jak już był w więzieniu. No, natomiast tu właśnie Herod jako ten, który boi się tłumów, ponieważ uważały Jana za proroka. Tak samo właśnie faryzeusze i kapłani obawiali się tłumu, ponieważ te uważały Jezusa za proroka. Ale później mamy informację o Herodzie, który
niechętnie wydaje wyrok na Janie, Chrzcicielu, podobnie jak Piłat niechętny był wyrokowi na Jezusa. Więc wydaje się, że jakieś tam zbieżności znowu widać między tym, co się dzieje tu, a co się dzieje tam. Troszeczkę z innych powodów, wydaje się, Piłat nie chciał, ale niejako po prostu był przymuszony przez, czuł się przymuszony przez tłum, aby Jezusa jednak skazać na śmierć. Okej, całość skupia się na kwestii właśnie pragnieniu zabicia Jana Chrzciciela i ostatecznie właśnie rozkazie ścięcia głowy Jana w więzieniu. Więc akcent pada na śmierć, na zabicie Jana Chrzciciela, odebranie życia Janu Chrzcicielowi. Natomiast po drugiej stronie mamy zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jezus mówi, że no z nim w zasadzie podobnie jak z Janem się stanie, bo zostanie zabity, jednak w jego przypadku stanie się coś niezwykłego, mianowicie dnia trzeciego będzie wskrzeszony z martwych. Więc Jezus pokazuje, że z jednej strony, znaczy Mateusz pokazuje, że z jednej strony Jan poprzedza Jezusa w swojej śmierci i zmartwychwstanie, natomiast w przypadku Jezusa stanie się coś wyjątkowego, mianowicie on pokona śmierć, on powstanie z martwych. Więc mamy tutaj odhaczone te dwie warstwy. Te pierwsze dwie warstwy. Pierwsza, która wskazywała nam, czy delikatnie sugerowała nam odrzucenie Jezusa, tak? Mówiliśmy o dwóch miastach, w których Jezus zostaje, w którym ludzie są zgorszeni Jezusem, odrzucają Go. Mamy też delikatną sugestię tego, czyim jest Synem, więc wprowadzony jest już temat właśnie tożsamości Jezusa. Natomiast tutaj bardzo jasno w tej warstwie jest pokazane, co się z Jezusem stanie. Stanie się z Nim to samo, co z Janem Chrzcicielem, zostanie zabity, aczkolwiek pokona ostatecznie śmierć. A to, co się dzieje w ramach tutaj właśnie tej takiej ramy, co jest tak delikatnie na razie wprowadzone, bardzo delikatnymi sugestiami, pojedynczymi stwierdzeniami, będzie omawiana bardziej szczegółowo właśnie w ramach fragmentów, które się pojawiają w ramach tych dwóch bloczków centralnych. Póki co ja Was zapraszam na przerwę, więc pijcie się kawę, odpocznijcie chwilę i widzimy się za parę chwil.